Witamy sprinterzy.com, jest z nami mistrzyni Polski Marika Popowicz, dzisiejsza zwyciężczyni z czasem 7.20 na 60 metrów. Zaskoczyłaś nas wszystkich, aczkolwiek od początku sezonu widzieliśmy, że masz świetny start. Co się takiego stało, że do mistrzostw Polski przygotowałaś przede wszystkim chyba wytrzymałość szybkościową, bo zawsze imponował nam twój start. Jak przebiegała twoja droga właśnie do finałów tutaj w Toruniu? Przede wszystkim cieszę się bardzo, że zaskoczyłam. Miło mi to słyszeć. A jeśli chodzi o przygotowanie pod te halowe Mistrzostwa Polski, to już pytanie do mojego trenera Jacka Lewandowskiego, co on takiego pozmieniał w treningu. Ale no na pewno pracowaliśmy nad wytrzymałością szybkościową, doskonaliliśmy start. To nie są wielkie zmiany, tylko czasami po prostu brakuje tego momentu, żeby coś zaskoczyło, jak my to popularnie mówimy. No i jak widać, ta praca, którą wykonaliśmy dzisiaj, po prostu zaskoczyła. No, w idealnym dniu. Tak, tak. Właśnie nam się najbardziej to podoba, że zawodnicy, czołowi zawodnicy potrafią przygotować tą super kompensację na docelową imprezę. U ciebie się to stało. Powiedz nam, kiedy stoisz z Ewą Swobodą, do niej tracisz w tym momencie już tylko 13 setnych sekundy. Jak to jest na starcie? Bo nam się wydaje, że ten start jest naprawdę piorunujący. Czujesz, że możesz ją dogonić? Decyduje końcówka, decyduje początek? To jest tylko i aż. Na razie na 60 to myślę, że to jest aż 13 setnych, a nie tylko niestety, ale pracujemy nad tym, żebyśmy w sezonie letnim, mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie, że stworzymy z Ewą fajne widowisko. A ja tak naprawdę od momentu, kiedy wróciłam po kontuzji, nie ścigam się z nazwiskami, tylko ścigam się sama z sobą. Sprawia mi to ogromną frajdę, cieszę się tym i po prostu cieszę się, że sprint w Polsce kobiecy wygląda tak, jak wygląda. Ruszył się, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj też dziewczyny w tym biegu biły swoje rekordy życiowe, prawie wszystkie, więc no, cieszymy się, bo ja tu powiedziałam już tutaj nieraz, że w tym roku gramy wszystkie do jednej bramki, jaką są Igrzyska Olimpijskie w Rio i świetnie sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest nasza najważniejsza impreza i razem pracujemy na to, żeby się tam znaleźć. Powiedz nam jeszcze, imponuje nam motywacja u zawodników. Ty przechodziłaś długą kontuzję. Rehabilitacja trwała na tym, że robiłaś nawet dwa treningi dziennie po kilka godzin w celu uzyskania dojścia do formy. Powiedz nam, są na pewno u ciebie takie momenty załamania, są momenty nadziei, utraty tej nadziei. Jak sobie z tym radzić? Co się motywuje? Dlaczego na przykład nie schodzisz, a idziesz dalej? Ludzie mnie motywują po prostu. W momencie kontuzji duże wsparcie otrzymałam od trenera Jacka Lewandowskiego, od męża, od najbliższych, od najwierniejszych kibiców. Oni mnie cały czas motywowali, podnosili na duchu. Bywały takie momenty, że naprawdę zastanawiałam się nad tym, czy nie odwiesić kolców na przysłowiowy kołek, ale właśnie dzięki ludziom, dzięki ich wierze w to, że ja mogę wrócić i mogę być szybka, każdy trening traktowałam jako wyzwanie i udało się. Chociaż nie powiem, że też jestem taka trochę podatna na takie rzeczy, na taką motywację. Zaczęłam współpracę z psychologiem i mam nadzieję, że to będzie po prostu przynosiło efekty. Mhm. Jeżeli chodzi o Igrzyska w Rio, albo może wcześniej zapytamy o Portland, to pewna decyzja, że polecisz do USA? Znaczy pewna, to pewnie okaże się dopiero po zarządzie Polskiego Związku Legii Atletyki, ale wiem, że decyzja mojego trenera jest taka, że jeżeli otrzymamy powołanie, to tam lecimy. No to ta informacja byłaby budująca. Powiedz nam, bardzo krótki okres jest pomiędzy sezonem halowym a początkiem Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, bo one będą kluczowe w sensie kwalifikacji do Rio. Powiedz nam, kiedy rozpoczniesz cykl przygotowań do Rio i jak długo on potrwa? Ja już go rozpoczęłam w październiku, można powiedzieć, i cały czas ten cykl jest realizowany. Hala też jest po to, żeby odpowiedzieć trenerowi na pewne pytania i wątpliwości, żeby pokazać, w którym miejscu jesteśmy. A mój trener lubi powtarzać, że żeby biegać szybko, trzeba robić szybkość cały rok, więc dla niego Portland nie jest problemem. Ja mu ufam i wierzę w to, że formę na sezon letni przygotuję na te momenty, w których
ona będzie potrzebna. W tamtym roku startowałam w Pradze, życiówkę pobiegłam w Bydgoszczy na festiwalu i ten okres pomiędzy, odstęp pomiędzy tymi zawodami był bardzo podobny, więc liczę, że tutaj już wszystko jakby spada na barki trenera, jak to zrobić, żeby forma przyszła. Dobrze, nie mamy chyba więcej pytań, dziękujemy za wszystko, powodzenia w sezonie dalszym halowym, w sezonie letnim, dziękujemy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.